Oprócz nagród pieniężnych sponsorowanych przez organizatorów części historycznej bitwy, inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, udało nam się uzyskać jeszcze mnóstwo nagród dzięki naszym rzemieślnikom, których kramy stoją naprzeciwko. I teraz właśnie odczytam taką listę, więc w pierwszej kolejności dziękujemy Urzędowi Miasta Świdwin, Świdwińskiemu Ośrodkowi Kultury, Ryszardowi i Włodzimierzowi Kuśmierowskim, Dariuszowi Maciejko, Miecze.pl, Mariuszowi Ośko, Aleksandrus, Pawłowi Obłozie, Artefakt, Holgerowi Wenning, z chorągwi Wielkiego Mistrza, Budicer Spis, Deutschland, Łukaszowi Zwierzańskiemu, Aketon, Kajetanowi Włodarskiemu, Buty Historyczne, Anna i Bogusław Zajdeckim, Świdwińsk, Spes Medieval Market, Rafałowi Grudnikowi, Pracownia Odlewnicza, Piotrowi Zawiei, Piotr Stolarz, www.plhistens.com, Kramowi Tkaniny do Rekonstrukcji Historycznych Jasin, Bartoszowi Łysko, Wotanowi, Miśkowi, Jarosławowi Drafs, More, Majorum, Mieszczanie Grodu Kemic, Pracowni Kaletniczo-Krawieckiej, Reko, Anie Richter, Kram z Odzieżą na Grunwaldzie, Krzysztofowi Łobos, Dariuszowi Czerniakowskiemu, Stanowisko Replika, Lignos Factory, Michał Uliński i Pracowni Płatnerskiej Armoris. Ja jeszcze w swoim imieniu chciałbym podziękować mojej żonie za cierpliwość i za to, że wytrzymuje to wszystko, bez których krwawilibyśmy niezmiernie. Dzięki wam możemy wracać później spokojnie z ranami opatrzonymi. Jeszcze raz dziękuję wam i dziękuję mojemu synowi, że przypomniał mi o was. Stawię. Sędziów mamy, skład sędziowski międzynarodowy, jest z nami dwóch sędziów z Niemiec, to jest Mike Wedding i Martin Ackermann. Oprócz tego mam przyjemność tutaj w polu współpracować z Radkiem Majszakiem, mam przyjemność współpracować z Kermitem, co ja jak zwykle nie mam pamięci do nazwisk, w związku z czym już tak zostanie. Z Przemkiem Osmulskim, ze Stefanem Glazą i tutaj jeszcze nasi panowie w sekretariacie te będą uderzenia mieczem od kolana w górę i od łokcia w górę. Nie będziemy bynajmniej zawodników upominać za uderzenie w łydkę czy też w przedramię, ponieważ w mieczu długim zdarza się to bardzo często, ale nie przynosi im to punktów. Także nie dziwcie się, jeżeli tutaj zawodnik będzie bił cały czas dużo i często, ale w przedramiona i nagle się okaże, że tych punktów wcale nie dostał. Oprócz tego punkty można otrzymać za uderzenie głowicą w hełm, ale mocne. Można otrzymać punkty za rozbrojenie przeciwnika celowe, za obalenie go. Można również punkty stracić, jeżeli się samemu pośliźnie przewróci bądź zgubi broń. Tak pokrótce wyglądają te zasady. Tutaj zawodnicy znają je na pamięć. Drodzy Państwo, no bo tutaj można by się zastanawiać, po co ci rycerze tutaj ubierają się o poranku już w zbroję, ćwiczą, przychodzą tutaj walczyć. Pewnie walczą o chwałę, o sławę. Pewnie walczą o jakieś tutaj wynagrodzenie, o miejsca, o to, żeby sobie coś udowodnić. Ale tak naprawdę oni walczą dlatego, żeby sprawić radość, przyjemność naszej wspaniałej loży dam. Brawa, drodzy Państwo! To dla nich tutaj ci rycerze będą się potykały. To z Będzina Florian Brawida. Trzecia walka Wiesław z Oławy, Krzysztof Szatecki. Czwarta walka Kortes z Żywca, Michał z Warszawy. Czy mam odczytywać następne walki, czy twierdzicie, że nie zapamiętacie? Nie zapamiętacie, dobra. To po tych czterech walkach znowu odczytamy dalszą kolejność. Mogą zaczynać? Przedstawić
kto będzie walczył. Drodzy Państwo, jako pierwszy w szranki wchodzi ten, któremu ja dzisiaj będę heroldował. Ten, którego będę przedstawiał. Drodzy Państwo, jest to nie kto inny, jak sławny w cały świat rycerz Marcin. Brawa dla niego! Brawa dla niego. Drodzy Państwo, on stwierdził, że chce się przybudować znów loży dam. I przygotował na ten pierwszy pojedynek coś specjalnego. Coś specjalnego. Otóż maskotkę w formie samego siebie, żeby damy miały go blisko przez czas wszystkich pojedynków. I teraz pragnę w moim imieniu ofiarować to naszej loży dam. A jego przeciwnikiem, drodzy Państwo, będzie, no tutaj, oddam głos, żeby można było go przedstawić. A jego przeciwnikiem będzie Piotr Krieger. Także w tym roku reprezentował nas w Trogirze. Zawodnik bardzo wysokiej półki. Dobrze, jesteśmy gotowi. Piotr przygotowuje się do walki w skupieniu, w modlitwie. Marcin również już gotowy. Drodzy Państwo, dajmy na zachętę na tą pierwszą walkę, która będzie dobra. Ciasto. Stop! Czas się skończył. Panowie sędziowie, proszę podejść tutaj. Teraz kto liczył? Drodzy Państwo, pierwsza walka za nami. Piotr kontra Marcin. Była to walka przeciwników, którzy znali się doskonale. Nieraz przyszło im tutaj w tym polu walczyć przeciwko sobie, dlatego musieli wyczuć się tak, żeby nie stracić żadnych punktów, a zadać przeciwnikowi. Mamy już werdykt. Pora go będzie ogłosić. W stosunku 5-4 tą walkę wygrywa Marcin z Kętrzyna. Proszę Państwa, piękna walka, nie dlatego, że rzucili się na siebie, ale właśnie dlatego, że cały czas w trakcie walki myśleli.